Witam Państwa po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Jest ze mną ostatni goście dzisiejszego programu. Goście związani z akcją Serducho. Opowiemy trochę o niej i dowiemy się, czym jest ta akcja i co będzie się działo. Moimi gośćmi są Barbara Chojnacka i Monika Zięciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się stało? Jak poznałyście się? Poznałyśmy się na uniwersytecie. Jesteśmy obie doktorantkami i cała akcja tak naprawdę rozpoczynała się w wielu, można powiedzieć, miejscach i przestrzeniach. Mhm. Akcja Serducho to jest nazwa fundacji, która ma swój początek w akcji charytatywnej dla pewnej małej osóbki, Mai, i dla ratowania jej serduszka. I stąd nasi obecni fundatorzy organizowali koncerty charytatywne. I stąd nazwa całej akcji, po czym doszło do wielu ciekawych, inspirujących spotkań. Pojawiła się decyzja o założeniu fundacji i właściwie przez takie wzajemne, można powiedzieć, zaufanie, zrozumienie swoich chęci, swoich działań, takich pomocowych, moje i Moniki, pomysł i spontaniczna decyzja, tak. Zakładamy fundację i działamy. Ale musimy zacząć też od tego, że my się tak naprawdę w ogóle nie znałyśmy, tak? Basia zaczęła studiować na studiach doktoranckich, ja byłam na pierwszym roku i poznałyśmy się na seminarium, byłyśmy u wspólnej pani profesor i to był taki kolejny obszar, w którym mogłyśmy razem współpracować, poznawać się i zdobywać to zaufanie do siebie, które jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli tworzy się fundację. To jest taka podstawa i no tutaj myślę, że z Basią nie zawiodłyśmy się na tym obszarze, dlatego współpracujemy dalej razem i no i oby ta współpraca przebiegała dalej jak najprężniej. A komu będziecie chciały pomagać tymi swoimi pięknymi, wielkimi sercami? Przede wszystkim młodzieży. Od nich chcemy zacząć. Takie mamy obie doświadczenia pracy z młodzieżą. Ja w wspomnianym w poprzedniej rozmowie klubie młodzieżowym Baza, Monika wśród wychowanków ośrodków resocjalizacyjnych. I właśnie łączy nas taka wspólna wiara w młodzież, w ich potencjał, w możliwości, takie piękno, które chcemy po prostu wydobywać. Dlatego też pomysł dotyczący założenia placówki wsparcia dziennego, takiego klubu młodzieżowego właśnie, z kompleksową pomocą młodzieży, psychologiczną, pedagogiczną, ale także taką rozwijającą ich samych, a także wspierającą po prostu rodziny, bo to jest obszar najbardziej taki niszowy, jak my sobie to przed programem nazwałyśmy. I tak, właśnie ta wiara w taki ogromny potencjał i możliwości tej młodzieży, to jest to, co w nas najmocniej tutaj tkwi, co nas motywuje. Ja powiem też tak, że my z Basią mamy ogromne już doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną, czy z młodzieżą trudną. Basia wcześniej w placówce środowiskowej, świetlicy środowiskowej. Ja pracuję w kole naukowym resocjalizacji i też pracujemy cały czas z młodzieżą niedostosowaną społecznie, czyli też jeździłam na taki wolontariat, na praktyki do Warszawy, gdzie można było doświadczyć wielu ważnych rzeczy. I zobaczyłyśmy, jak ogromne są potrzeby, jeśli chodzi o trudną młodzież. Stąd postanowiłyśmy, że pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie takiej działalności właśnie od młodzieży. Oczywiście, ale mamy też tutaj taki ciekawy punkt, street working, czyli to jest jeden z punktów gdzieś tam w waszych założeniach. Czym jest street working i dlaczego chcecie, aby to powstało? Chcemy, żeby to powstało, czy chcemy taką działalność rozpocząć przede wszystkim dlatego, żeby do młodzieży wyjść. Żeby nie tylko siedzieć w tej placówce, którą stworzymy i czekać, aż oni do nas przyjdą, tylko wyjść do nich, zrobić coś w tych miejscach, w których przebywają, w tak zwanych dzielniach, projekty artystyczne, muzyczne, wszelkie możliwe, w zależności od zainteresowań i wtedy ich pozyskiwać, wtedy nawiązać kontakt, relacje przyjacielskie nawet i móc dalej kontynuować pracę z nimi. Oprócz tego mamy jeszcze cel, jakim jest stworzenie mieszkań treningowych. Czym są takie mieszkania i w jaki sposób chcecie je zrobić? Mieszkania treningowe są dla młodzieży niedostosowanej społecznie, która właśnie opuściła placówki resocjalizacyjne. Przy czym my planujemy też, że w takich mieszkaniach treningowych będą mogli być umieszczani wychowankowie, którzy opuścili wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli dom dziecka. I będą to takie mieszkania, w których przez rok czasu wychowanek będzie mógł się
uczyć samodzielności, czyli takich podstawowych rzeczy samoobsługowych, gdzie sam będzie mógł gotować, sprzątać, będziemy wspierały go, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, bo z tym są bardzo ogromne problemy. Wychowankowie boją się też chodzić sami do urzędów i załatwiać te podstawowe sprawy, dlatego my będziemy pełniły też taką rolę asystentów społecznych, którzy będą wspierali tych wychowanków i pomogli im poradzić sobie w przyszłości, dlatego że my w Polsce popełniamy bardzo poważny błąd, mianowicie właśnie zabieramy wychowanków z tych środowisk, które są patologiczne, do placówek resocjalizacyjnych, a potem po ukończeniu jakiegoś tam okresu, w którym oni mają przebywać w tym ośrodku, pozwalamy im z powrotem wrócić do tych miejsc, z których oni pochodzą, tak? Czyli do tego ojca, który gwałcił, do tej matki, która jest alkoholiczką, więc tu się nic nie zmieni, to nie ma żadnego sensu. Więc musimy skupić się na tym, jak ich wspierać, jak ich uczyć samodzielności, żeby oni mogli sami poradzić sobie w życiu, sami wyjść na prostą. Czyli to chodzi o to, aby ta pomoc nie była tylko na chwilę, ale również na przyszłość, tak? Czyli już tak naprawdę na zawsze, żeby nie zostawić tych wychowanków, tylko jednak gdzieś tam pozwolić im iść w to życie już samemu, samodzielnie, ale też w dobrym środowisku, które oni sobie sami stworzą tak naprawdę. Tak. Co jest celem krótkoterminowym, a co jest celem długoterminowym Waszej działalności, która tak naprawdę niedawno powstała? Przede wszystkim najpierw chcemy założyć placówkę wsparcia dziennego. Czekamy na lokal, bo inaczej szukamy tego lokalu, żeby mieć to miejsce, do którego możemy tę młodzież zapraszać. Długoterminowe wszystkie pozostałe działania są tak naprawdę długoterminowe, ale my głęboko wierzymy, że one dojdą do skutku po prostu. Mamy w sobie taki ogromny zapas energii i chęci do działania, że to musi się udać. Na pewno mieszkania treningowe to jest cel długoterminowy, dlatego że no tutaj trzeba się postarać o mieszkania, które będą tanie, bo część kosztów będzie będą musieli opłacać wychowankowie, część fundacja, ale oni tak będą mieli obowiązek opłacać to mieszkanie, tak? Także to już jest taka poważniejsza sprawa, która będzie wymagała od nas też większej ilości spraw takich formalnych do załatwienia. No właśnie, czyli dużo wysiłku i tak naprawdę cała akcja wymaga jednak dużo wysiłku, skupienia uwagi. Jak to jest, że po prostu chciało Wam się tak naprawdę zrobić akcję, która jest zupełnie non-profit, czyli nie korzystacie z tego w żaden sposób finansowo? Skąd to się bierze? Skąd bierze się taka chęć pomocy drugiej osobie? To powiedzieć, my chyba po prostu tak jesteśmy, że bardzo nawiązujemy relacje z tymi wychowankami, z młodzieżą i wierzymy w nich głęboko i wiemy, że przez to też świat, w którym żyjemy, może stawać się lepszy. Więc właściwie czemu nie? To chyba taka ogromna potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. I taką potrzebę odczuwam i ja, i Basia, i to nas łączy i mam nadzieję, że uda nam się razem współpracować i osiągnąć właśnie ten cel, żeby pomóc jak największej ilości wychowanków. Czyli można powiedzieć, że to jest taka przyjaźń, która jest tak naprawdę z korzyścią dla innych ludzi. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne. A kiedy będziemy mogli zaprosić Was jeszcze raz, abyście opowiedziały o konkretnych już efektach Waszej działalności? Myślę, że przy otwarciu placówki. Kiedy tylko dostaniemy lokal, uda się nam go przygotować, dostosować, to będzie na pewno huczne otwarcie. Możliwe, że zaprosimy nawet w to miejsce. Świetnie. W takim razie ja dziękuję bardzo, a my wszyscy tutaj w telewizji z całego serca życzymy Wam powodzenia, ponieważ jest to akcja serducho i wszyscy chcemy, aby miłość gdzieś tam panowała wokół nas, taka miłość, którą również Wy prezentujecie swoim działaniem, za co Wam bardzo dziękujemy. Moimi ostatnimi gośćmi były Barbara Chojnacka i Monika Zięciak. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu za dzisiaj. Był to program Galaktyka Pomerania, realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaktyka. Relaxy.